Nowy rząd został dziś zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim. Ministrowie powoli przejmują resorty i kompletują skład swoich gabinetów. Wszystko to jest możliwe po tym, jak we wtorek wieczorem wybrany przez posłów na premiera Donald Tusk uzyskał wotum zaufania. Oznacza to formalne pożegnanie się z władzą Mateusza Morawieckiego i jego rządu. Fatima Orlińska. Po tym, jak we wtorkowy wieczór nowo utworzona Rada Ministrów uzyskała wotum zaufania w sejmowym głosowaniu, w środę rano jej członkowie przysięgali dochowanie wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej oraz że dobro obywateli w pełnieniu służby państwu będzie dla nich celem najwyższym. To jest w istocie przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej, tak trwanie Rzeczypospolitej w Europie, tutaj gdzie ona jest, w jej granicach, w jej całości. W jej miejscu i pomyślność obywateli, którzy mają swoją ojczyznę, którzy są w tej ojczyźnie bezpieczni, którzy mają to poczucie, że jest to ich ojczyzna, która o nich dba, która zabiega o ich sprawy. To jest najważniejsza dewiza, jaka, wierzę w to głęboko, przyświeca nam. Donald Tusk, który objął urząd szefa polskiego rządu podczas zaprzysiężenia, podziękował po raz kolejny wyborcom. Nawiązał również do dzisiejszej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Przypominając ówczesną solidarność narodu polskiego, premier zadeklarował chęć współpracy z każdym, kto słowa złożonej dziś przysięgi będzie chciał wypełniać. Kiedy chodzi o ojczyznę, o wolność każdego z nas, o prawa człowieka, to Polki i Polacy nigdy nie kapitulują, nigdy się nie poddają, nawet jeśli komuś się wydaje, że sprawa jest beznadziejna. I w jakimś sensie ten duch pokazał swoją siłę, ta wiara obywatelska pokazała swoją siłę też 15 października. Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich chciałem podziękować Polkom i Polakom, niezależnie od tego, na kogo głosowali, za to, że pokazali nam wszystkim, Europie, światu, że słowa naszego hymnu to jest nasza rzeczywistość, że jeszcze Polska nie zginęła. Przysięgę w Pałacu Prezydenckim złożyło dziś m.in. troje posłów kandydujących w minionych wyborach z województwa śląskiego. Ministrem aktywów państwowych został Borys Budka, na czele Ministerstwa Zdrowia stanęła Izabela Leszczyna, a dowodzenie nowym Ministerstwem Przemysłu, które zostanie utworzone w Katowicach, objęła Marzena Czarnecka, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.